Dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Seria Polski jest super. Dokładną transkrypcję oraz aplikację do nauki wymowy znajdziesz na platformie Patreon. Poziom Polski jest super. Link do tej transkrypcji i tej aplikacji to pierwszy link w opisie do wideo. Poznałeś albo poznałaś już nazwy miesięcy po polsku. Przypomnę ci je teraz. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Powiem więcej. Potrafisz już opowiedzieć o różnych Twoich uroczystościach, które masz w różnych miesiącach. Teraz porozmawiamy o porach roku w Polsce i po polsku. W Polsce mamy cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Jeszcze raz. Wiosna, lato, jesień, zima. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że wskutek zmian klimatu, tak jak w innych krajach, zanika taka konkretna wiosna i jesień w Polsce. Teraz często jest tak, że po zimie bardzo szybko robi się ciepło i nagle od razu mamy lato. Nie mamy charakterystycznej wiosny. I tak samo mamy w lecie. Czasami po letnich miesiącach przychodzi piękna, złota jesień. Liście na drzewach zmieniają kolor na żółty, pomarańczowy, czerwony i jest naprawdę pięknie. Czasami jednak po lecie robi się zimno od razu i w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy zimę. Ale generalnie mamy cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Już znasz nazwy pór roku. Teraz warto to jakoś wykorzystać w rozmowie. Oczywiście po polsku. Jak? Na przykład tak. Podam Wam kilka przykładowych zdań, w tym pytań, w których możecie użyć nazw pór roku po polsku. Posłuchajcie. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Moja ulubiona pora roku to wiosna. Wszystko zaczyna kwitnąć. Albo: kiedy zaczyna się wiosna w Twoim kraju? W Polsce wiosna zaczyna się w marcu. Albo: lato w Hiszpanii jest upalne, prawda? Albo: nie lubię zimy. Zima jest piękna w górach. Albo: co robisz w lecie? W lecie jadę nad jezioro. A teraz ty. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Napisz to koniecznie w komentarzu. Życzę Wam wspaniałego dnia. Polski jest super, prawda? Pamiętaj o naszym 30-dniowym wyzwaniu. 30 dni, 30 wideo, 30 komentarzy. Oglądasz wideo?
zostawiasz komentarz, czekasz na prezent.